What are you waiting for? Labor Day? No cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z BP. Skrót możecie sobie rozszyfrować sami, witam was w reali ponownie w świecie Boiling Point. Wysłałbym wam pocztówkę, ale niestety ich tutaj nie mają. Tutaj można co najwyżej dostać kopa na ryj, albo ewentualnie kupić sobie cygaro czy inne banany, pierdoły. No ale nieważne. Kolejny odcinek. Dzisiaj już nie będę się tak rozgadywał, ponieważ poprzedni odcineczek był trochę długi, nawet bardzo. Więc muszę to trochę ograniczyć. Więcej będzie akcji, mniej gadania. Jestem w bazie mafii oczywiście, co jeżeli ktoś grał w grę, pewnie już wie. No i tutaj to jest nieopodal oczywiście Pueblo Faro. Tu jest baza Don Carlosa, ostatniego z dwóch przywódców kartelu narkotykowego. Odcinek z Don Estebanem, czyli pierwszym szefem kartelu nieopodal Puerto Sombra, już był. Jeżeli nie widziałeś, przegapiłeś, no to nic straconego. No i dzisiaj zakończymy właśnie wątek mafii i ogarniemy drugiego wielkiego zleceniodawcę, jakim jest właśnie Don Carlos. I ewentualnie są jeszcze pewnie jacyś może, chociaż nie spotkałem i nie wydaje mi się, ale no nigdy nie mów nigdy. Po tym co zauważyłem u kolegi oglądającego mnie na kanale, to tak naprawdę niewiele wiem o Boiling Point, więc być może jeszcze ktoś jest. Dobra, porozmawiajmy sobie z żołnierzem mafii, tak w celach informacyjnych. Co machasz tą łapą? Zaraz cię w dupę wsadzę. You wanna try some 17? The Stoker's Toka preference? I'm talking pure unadulterated synthetic adrenaline produced from laboratory STK-17 genetically modified stock? Just try a tiny bit. Pop your ears! Myślałem, że oni handlują tylko narkotykami, a ten widać chyba już w raju jest, myślami odleciał trochę. Tell me, bud, who's in charge here? And where is he? Don Carlos asked for you himself. You're right there by the church. See that house with no roof? A to niezły paradoks. Morderca taki wielki bandzior przy kościele. Sprofanowanym, aczkolwiek kościele, zawsze jakiś to symbol. Hey bro, what's cooking here? He's quiet. The harvest is amazing though. The next one's supposed to be even better. Of course. The gorillas don't like it that we're growing these GM plants here and not paying taxes. But it's not worth talking about. The Don will take care of them. Hey bro, can you sell me some rounds? No problem. 2 dozen for 40 pesos. Nie wiem po co ja w ogóle ten dialog uruchomiłem. Nieważne. Take care. Hey, take care bro. Dobra, take care bro. Dobry zjarany Marley. Nie wiem, czy będzie to słychać, ale te ptaki strasznie tutaj ćwierkają i zagłuszają troszeczkę. No faktycznie, nie ma tutaj dachu. To wygląda po prostu jak jakaś stara, zdemolowana wioska. No i tutaj sobie przesiaduje ten gangsterzyna. Łysy Don Carlos, siemanko. Sam nie sprowadza. Kurna, znowu nie ma tekstu. Da się załatwić, gringo. Dobrze płacę za solidnie wykonaną robotę, a tylko przygotuj się, że pobrudzisz sobie rączki i narobisz wrogów. Ja może postaram się zrobić jakiś fajny dubbing. No nie, Don Pedro to mnie akurat nie interere. Nigdy nie chciałem się startować w konkursie piękności, Don. Więc możemy razem pracować, gringo. Dobrze nam się będzie razem pracowało. Od czego zaczynamy? No cóż, skoro masz u nas dobrą opinię, to od razu dam ci poważne zadanie. Pewien gość z CIA, agent Jackson, ostatnio się przepracowuje. Gość chce zablokować moje transporty syntradrenu do USA. Nerwy mi puszczają przy takich typach. Chcę, żebyś go trochę usztywnił, by dobrze wpasował się w sosnowe deseczki. Zrobisz to dla mnie? Nienawidzę tych gości z CIA tak samo jak ty, Don. Nie martw się, zajmę się tym. Będzie trend. Okej, Myers, idź, droga wolna. Nie ma nic lepszego niż połączenie przyjemnego z pożytecznym. Rozbił swój obóz niedaleko, w dżungli. Powinieneś łatwo go wykończyć chyba. Nie wiem, bo nie doczytałem, brawo, mordo. Don Carlosie, nie sądzisz, że jest trochę niebezpiecznie zabijać się tak po... zabijać tak po prostu agenta rządu USA? Nie obchodzi mnie USA. Ich agenci, ich zafajdany rząd i ten prezydent od różowych cygar. Przestań mnie męczyć głupimi pytaniami, gringo. No brawo, pocisnął Trumpa. Międzynarodowy skandal. Zabij agentów CIA, którzy nękają Don Carlosa. Tą misję jeszcze jako tako pamiętam. Bardzo prosta.
i idziemy ich po prostu wykończyć. No dobra, już dojeżdżamy na miejsce. Jako, że jestem znajomym CIA, mogę sobie tutaj wjechać na miękko, nie będą robili mi problemów. Zrobimy sobie małe rozeznanie. No a potem skopiemy ich słodkie jankeskie dupy. Już widzę jakiegoś agenta. No, przejdziemy się trochę z buta. Mam nadzieję, że nie będą mnie od razu atakować, bo niektóre postacie są tak oskryptowane. Ty, cześć, wygiba się. Stop, Gringo! What are you doing in our forest? I'm just picking mushrooms and berries here. He's our pathfinder. I can tell by the way he talks. Aha, ten znowu celuje w niebo. No nie mają żadnych dialogów. Ty, coś cię wykrzywiło, ziomek. Agent Robinson. Dobra, jest też DJ Wężu, ale akurat z nim paradować to bym nie chciał. Agent Richardson, jest i zaparkowane też wyjątkowe, rządowe zresztą, Heru, więc pożyczają tutaj od rządu. Agent Harrison, agent Wilson i nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj jeszcze był, jest. Agent Jackson. O kurna, karabin piechoty mam. Szczerze? Nie, nie, dobra, pomyślałem, że będę latał w tej misji z kałaszką. No, zapomniałem po prostu zmienić, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja tak tylko sobie dla zabawy kombinuję raz tą bronią, raz tą. Co jeszcze mam w ekwipunku? Nie wiem, bo tak wczytałem po prostu jakiś sci-fi i nie zaglądałem sobie w ogóle w ekwipunek, ale nie szkodzi. W poprzednim odcinku była kałaszka, teraz będziemy latać sobie z karabinem piechoty. Chociaż powiem wam szczerze, że chyba w bagażniku Heru mam jeszcze karabinek szturmowy Steyra, także może bym sobie na niego wymienił. O ile pociski będą pasować, ale myślę, że będą. No dobrze, agenci CIA, bliźniacy, atak klonów, czy można tak to powiedzieć? Kiedyś słyszałem taki fajny tekst. Kolega w pracy rzucił akurat, jak bliźniacy przyszli, że atak klonów. Może to i głupi żart. Nie wiem, czy jakiegoś bliźniaka by to uraziło. Myślę, że mogłoby. Także nie obrażajcie się na mnie. Ja tylko cytuję. Jeżeli oczywiście jacyś bliźniacy oglądają. Więc spoko. Dobra, tutaj jest Steyr i to dzisiaj będziemy sobie z niego korzystać. Pierwsza misja na rozgrzewki z piechotą. Z M16 po co mówię piechoty. O, jest M16, M4. Różne wersje się słyszy. Kolega kiedyś zainteresowany militariami mi mówił, że AK-47 to nie AK-47, że to jest niepoprawna nazwa, ja tam nie wiem. On był troszeczkę nawiedzony, aczkolwiek no na broniach i na wojsku się znał. To jest po prostu kałacha, automat Kałasznikowa. No, ale wydaje mi się, że AK-47 też jest spoko. Dobra, to wracamy w takim razie do bazy. No dobra, lecimy po nasze pieniążki. Pierwsza misja wykonana. Twój agent Jackson leci już do domu. Bilet ma jedną cyfrową, cynkową trumnę. Jezu, co ja czytam. Moi kumple nie mylili się co do ciebie, Myers. Potrafisz dobrze wykonać robotę. Masz, zasłużyłeś na tę kasę. 1500 pesos, super. Cóż, chyba możemy dalej razem współpracować, Don Carlosie. W każdym razie, Myers, nie uwierzysz, pewni bandyci chcą za wszelką cenę mnie sprowokować. Ostatnio zawodzą mi nerwy. Nie wiem, co oni sobie myślą. Te knypki musiały zapomnieć, co to jest prawdziwy strach. Skoro jesteś antyterrorystą, idź poderżnąć im gardła. Nie ma sensu wypuszczać kogokolwiek żywcem, rozumiesz, co mam na myśli. No kto jak nie ja mam to ogarniać, mordo. Umowa stoi, szefie, pokażę im, jak wygląda prawdziwa strzelanina. Ruszaj, Myers, przypal im ogony. Ogony? To co, ja idę z kangurami napindalać? Mordo. Przestudiuję wszystkie szczegóły, Don. Wejścia, wyjścia, jak zwykle. Okej, wy antyterroryści zawsze wiecie lepiej. No tak, oczywiście. Ty, tak w ogóle, mordo, to trawa ci rośnie w budynku, nie wiem, czy wiesz? Ale co tam. Cichy odstrzał. Zabij wszystkich przybyłych na spotkanie bandytów. Też nieopodal. Jakieś spotkanie bandziorów. No to spoko. Też prosta misja. No dobra, jestem już prawie na miejscu. Jeszcze mogę tak rzucić tematem odnośnie poprzedniej misji, bo zapomniałem powiedzieć. Aż skracam te odcinki jak tylko mogę. A, czyli prosta strzelanina w dżungli, spoczko. No to kiedyś na przykład nie wiedziałem, po co są agenci CIA tutaj w tej grze. No to myślę, że większość osób to wie, bo to są proste rzeczy. No i nawet średnio jakaś tam rozgarnięta osoba takie rzeczy kojarzy, za co odpowiada CIA i co mogą robić w takich różnych państwach. Jeszcze zobaczyć, czy mają jakieś dialogi, nie mają. No to zabijamy ich. Jakie mam z nimi stosunki? Jestem bliski znajomy. No to już nie będę. No to oczywiście CIA bronią interesów
Stanów Zjednoczonych w różnych krajach. Stany Zjednoczone, jak sami wiecie, na pewno mają ogromne wpływy w bardzo wielu krajach, w tym właśnie Ameryce Łacińskiej i Ameryce Południowej. W związku z czym, jak pojawiają się jakieś ruchy partyzanckie, no to pojawiają się też różne agencje, które badają taką sprawę. No i kiedy na przykład Che Guevara oczywiście przeprowadzał rewolucję w Boliwii, no to właśnie CIA również się w tym kraju pojawiło, no i wkrótce go zabito, ponieważ był zbyt niebezpiecznym rewolucjonistą oraz politykiem. No i tutaj też twórcy inspirowali się, myślę, głównie Boliwią i właśnie rewolucją kubańską. Bardzo wiele rzeczy, które tutaj w Boiling Point się pojawiają, nazwiska różne czy wydarzenia historyczne, zainspirowały mnie do pogłębienia tematu. Tak więc polecałem wam wcześniej książkę Che Guevary, żona Cormiera. I na przykład teraz zacząłem czytać o Nikola Tesli, wybitnym serbskim naukowcu, serbskim, już się tam pomatałem, że chorwackim, nie, on był Serbem mieszkającym w Chorwacji. Miał chyba czeskie pochodzenie, ale tutaj mogę się mylić, dopiero zacząłem czytać. Jest to książka Władca Piorunów, mogę wam polecić. No i tutaj Alberto Caruzzo, czyli nasz największy przeciwnik w tej grze, o nim wspominał w barze. No i po prostu zaciekawiło mnie to. I okazało się, że to był tak naprawdę architekt XX wieku, jeżeli chodzi o wynalazki. Bardzo wiele jego patentów no, do dzisiaj nam służą, jakieś dynama rowerowe powiedzmy, czy jakieś miał pomysły powiedzmy na stworzenie bezprzewodowego prądu. Generalnie prąd i jego dotarcia różne, to wszystko jest dzieło Tesli. Bardzo wielu ludzi podpisywało się pod jego dziełami własnym nazwiskiem, no i on, ten facet był po prostu zapomniany ze względu na to, że no, że był dziwakiem i po prostu wykraczał poza swoją epokę. No a takich ludzi niestety świat nigdy nie lubił. No i przez to po prostu słuch o nim zaginął. A nie powinno tak być. Myślę, że powinno się go znać, ponieważ jak mówię, on był ojcem wielu wynalazków. Wiele też jego wynalazków, bardzo wiele, większość chyba, nigdy nie weszło w życie, bo miał bardzo dużo takich abstrakcyjnych. Poczekajcie. No i większość też przykryto tajemnicą, aby świat się o nich nie dowiedział, bo mogły być też jakieś niebezpieczne. Na przykład bomba atomowa to też po części jakieś tam odkrycie Tesli. No nie chcę się tutaj na temat jego wypowiadać, ponieważ jeszcze czytam, dowiaduję się. No i jestem bardzo wdzięczny tej grze Boiling Point, że ona mnie inspiruje do takich rzeczy. Polecam, czytam teraz Władcę Piorunów autorstwa braci Strowińskich. Władca Piorunów, no właśnie, to jest dwóch polskich pisarzy, którzy no, opisują Nikolę Teslę, o jego wynalazkach. Jest to generalnie polecona książka, więc też was zachęcam. No dobra, kończę już truć. Robota wykonana, szefie. Szkoda, że nie został nikt, kto mógłby nauczyć innych strachu. Nie martw się, Myers. Plotki podróżują w tym kraju szybciej niż kule. Już do mnie doszło, co się stało z ludźmi, którzy nadepnęli Don Carlosowi na odcisk. Wiem też, kto to zrobił, gringo. Zresztą po co ci to? To nie wpłynie na twoją zapłatę. Ciekawie ci się z tym cygarem, gada mordo. Okej, Don, skoro tak wyszło, nie mam wyboru, tylko muszę dla ciebie pracować. Oczywiście, że będziemy razem pracować, Myers. Już ten napis o MP6 mnie niepokoi. Armia zatrzymała moją ciężarówkę, wyładowaną po brzegi syntetyczną adrenaliną STK-17. Zabili też około 5 moich ludzi. Bardzo liczyłem na zyski z tego interesu. Przytrzymuję tę ciężarówkę w bazie OMP-6. Przytrzymują. Możesz ją stamtąd wyciągnąć i przyprowadzić tutaj? Nie martw się, Don. Przyprowadzę ci tego grata. Połowa znajomych mówi na mnie mistrz kierownicy. No, jeżeli to prawda, chyba dasz sobie radę. Zdecydowałem się załadować trochę części zamiennych. Jeśli uszkodzi grata, na miejscu go naprawię. Tak jest, Myers. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, to jasne. Okej, czyli pierwsza taka dosyć odległa misja. No i sterowanie ciężarówką przez pół kraju to nic przyjemnego. Sprzedaż skonfiskowanych przedmiotów. Ukradnij skonfiskowaną ciężarówkę Syntadrenu z bazy OMP-6. No dobra, plan jest taki, żeby się zabić. I przejadę sobie taksóweczką, tylko skombinuję jeszcze sobie STK-17 z mojej ciężarówki. No i myślę, że na potrzeby odcinka będziemy mogli sobie troszeczkę postrzelać. O, widzę, będę musiał jeszcze trochę dokupić. Okej. To jeszcze tak. Zrobię jeden myk, żeby ciężki pancerz mi się zachował.
doktorek skonfiskuje... Jezu, ja to mam sklerozę. Doktorek skonfiskuje mi tu pieniądze. No to co, walimy z Suicide'a. Sayonara Myers. Ups, co to był za drugi wybuch w tle? Mam nadzieję, że nie rozwaliłem Cecheru. Nie, na szczęście nie. Już się trochę obsrałem. Obsrałem zbroję, jak to mówią. Dobra, w porządku, no to... Jako, że nie ma tych dealerów jeszcze, bo jest wczesna pora, wieczór, no to udamy się do najtańszego i najlepszego, najbardziej opłacalnego dealera w grze, żeby kupić sobie towar. Myślę, że weźmiemy wszystko, co ma. Niech ma chłopak. Stać całymi nocami pod mostem i wciskać taki... O kurna. To nieźle, typie. No ale dobra. Ja się tym nie przejmuję. A, czekajcie, kurna, bo mi przecież na taksówkę nie starczy. Ja już muszę myśleć o przyszłości. To wezmę sobie 30 syntadrenu, tyle mi spokojnie wystarczy. No i dobra, widzimy się już pod samą bazą. No dobra, no to w piękną księżycową noc będziemy robili skok na bazę OMP6. Tutaj musimy ukraść ciężarówkę, więc sobie po nią idę. No i na potrzeby odcinka troszeczkę sobie postrzelamy, oczyścimy drogę, no bo baza jest niemałych rozmiarów. Na pewno wyląduje tutaj na niejednym drzewie, więc uważam, że przydałoby się trochę teren oczyścić. Jeszcze tak mógłbym o jednej rzeczy wspomnieć, bo uważam, że warto. Która to ciężarówka? Jedna z tych, ale raczej ta po prawej. Czekajcie, ciężarówka ze STK-17 i zwykła ciężarówka, no to wszystko wiadomo. Dobra, musiałem ogarnąć klawisz, dlatego tak się zaciąłem. Jestem cały czas pochylony nad mikrofonem, więc nie jest do końca wygodnie. Okej, no to jedziemy. To o czym chciałbym wspomnieć. To jedna z osób, która ogląda tutaj moje filmy o niku zewik.pl. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że oglądasz moje filmy. Ja oczywiście dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje filmy. No jest to dla mnie... rzecz niebywała i bardzo fajna, że ktoś w ogóle ogląda takie materiały. Zawsze starałem się do nich przykładać, więc no jestem tutaj każdemu wdzięczny, co chociaż trochę te moje filmy ogląda i w jakiś sposób docenia. Dobra, chyba zaraz rozwalą mi to działko, to uciekam z niego. Robimy z buta gwiazd. Ale w każdym bądź razie Zewik zaczął sam nagrywać filmy, więc chciałem po prostu tutaj go polecić. Polecić jego materiały, ponieważ kolega bardzo dobrze zna tą grę. Ja tutaj nie mam do niego startu, jeżeli chodzi o garść ciekawostek. No chyba o garść ciekawostek, nie? No on też na pewno ma lepsze jakieś tam pomysły na tą grę i sposoby, więc uważam, że jakby zrobił jakiś fajny, długi materiał z tej gry, no to by była prawdziwa petarda. Nie wiem, czy kolegę ja zainspirowałem do zagrania w Boiling Point, taką mam nadzieję, ponieważ taki był po prostu mój plan, pomysł. Bardzo chciałem tą grę wypromować, ponieważ jest mało znana. No i właśnie na tym mi tutaj najbardziej zależało. No teraz mam ćwiczenie na rozdwojenie wyobraźni. Muszę się skupiać, żeby mnie tutaj nie zabili. Jako tako was zabawić, składnie gadać, ale też pamiętać, o czym chcę powiedzieć. Dlatego tak gadam trochę nieskładnie i debilnie. Musicie mi to wybaczyć. Staram się jak mogę, nie? Także mówię, jeżeli chcecie znaleźć jego kanał, no to Zewik15. Szanuję każdą osobę, która... Znaczy ja ogólnie wszystkich szanuję, poza moimi wrogami. Bardzo mnie cieszy, że jest jakaś grupa osób, które te filmiki interesują. Nie spodziewałem się w sumie, że kogokolwiek taka gra może przyciągnąć. Sama w sobie jest zarąbista, no ale nie wiem, jakby to nagrywał jakiś Gimper czy inny znany YouTuber, no to na pewno każda debilna gra byłaby przez osoby różne oglądana. No a tutaj udało mi się jakoś zainteresować niektóre osoby właśnie Boiling Pointem. Dużo osób też zaczęło w to grać.
Także, no jest to świetna sprawa. Marzy mi się zobaczyć Let's Play w czyimś wykonaniu jeszcze z mikrofonem, żeby opowiadał coś. No i mówię, no to mogę polecić tutaj kolegę. Cholera. Jak wpiszecie zevik.pl i Boiling Point, to znajdziecie sobie jego kanał. Kurna, zasrana ciężarówka, no, wkurzę się zaraz. Robię save, bo nie zamierzam nigdzie wracać. Spadamy stąd. No dobra. To w bólach i cierpieniach udało się z tej bazy wydostać. Teraz musimy tym gratem jeszcze dojechać tylko do Don Carlosa. Jeszcze czeka nas tutaj postój, ale może już tego jakoś tam nie będę nagrywał. Bo gadam, że nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, a tymczasem bardzo długo poszczególne kawałki odcinka mi się nagrywa, bo dużo gadam. Sorka, jeżeli ktoś nie lubi mojego trucia. Jedyna moja odpowiedź może być tylko taka, że jestem tutaj prowadzącym i robię filmy po swojemu. No staram się nie zanudzać, staram się mówić jakieś ciekawe rzeczy. Jak mi się nie udaje, no to szkoda. To może mi ktoś napisać w komentarzach, że nudzę i nie będę już nie będę go nagrywał w sumie. Nie no, śmieję się. Szczęście jeszcze takiego komentarza nie miałem, ale kto wie, może po tej wypowiedzi się taka osoba pojawi, do czego nie zachęcam. No dobra, to robię cięciwo i widzimy się w bazie. Dobra, nie wiem czy to ważne, ale dojechałem już na miejsce. Jeszcze światła zgaszę, żeby nie było. No, misja była troszeczkę niełatwa, trzeba było się tutaj skupić. Ostrzelali mi nieźle tę ciężarówkę. Musiałem jeszcze ją naprawić na stacji, więc musiałem wywalić z własnej kieszeni. Ale koniec końców się udało. Mam wrogie stosunki z rządem, więc będzie teraz troszeczkę mniej przyjemnie. No ale cóż. Bez ryzyka nie ma zabawy. No risk, no game. Proszę, przyprowadziłem twój samochód, Don Carlosie. Ledwie się przedarłem. Tamta baza to piekło na ziemi. W końcu road to hell. Dobry jesteś, gringo. Uczciwie zapracowałeś na te pieniądze. Masz dalszą robotę, Don? Tak, jest robota. Muszę załatwić dziurę finansową, gringo. Mam pomysł, jak to zrobić. Partyzanci z Pueblo Faro strzegą w dowództwie swoich funduszy partyjnych. Jeśli uda ci się przywieźć się tutaj, obaj zrobimy ładną sumkę. Zrobisz to? Dobra, Don. Postaram się przywieźć ci tę kasę. Wierzę w ciebie, Myers. Choć to zadanie jest rzeczywiście bardzo trudne. Aha! Próbuj dać dyla z miasta z tą walizką. Gotówka jest w walucie, która może być użyteczna tylko dla mnie. Tylko dla ciebie, mówisz? Podpisane są te pieniądze. To nie takie proste z tymi funduszami partyjnymi, Don. Wciąż się przygotowuję. Wiem, że to nie jest proste. Gdyby tak było, posobem własnych żołnierzy. Super. Wykradnij fundusze partii z dowództwa partyzantki w Pueblo Faro. No dobra, czyli klasyczna misja. Trzeba będzie uciec sobie z bazy komandanta Ricardo. Najprościej by było oczywiście za pomocą adrenaliny. Może na potrzeby odcinka zrobimy sobie małą strzelankę. No, jeszcze muszę auto zatankować. No to do zobaczenia w Pueblo Faro. No i jest i ono. Słoneczne Pueblo Faro. O świcie. Dobra, troszeczkę kiepsko wjechałem, bo będziemy musieli zaraz stąd spindalać. A tutaj jest też skłonność do strzelania do pustego auta. No ale dobra, podejmuję to ryzyko. O, masz, flaka mam. Dobra, nie mapa, chciałem zrobić save'a. Hasta la victoria siempre. No i oczywiście podobizna Che Guevary. Od tego wszystkiego się zaczęło moje zainteresowanie. Kim jest ten koleś na graffiti? Co te bronksiary tutaj nasmarowały? Zupełnie inaczej postrzegam teraz Che Guevarę. Nie traktuję go jako zbrodniarza, chociaż robił złe rzeczy na pewno, bo nie można powiedzieć, że nie. Nie ma ludzi idealnych. No, komuniści na pewno jakieś... chcieli po prostu, powiedzmy, pomóc komuś, tak? No ale po dojściu do władzy robili praktycznie to samo, co ci, których nazywali bandytami. Więc cóż. Czekajcie, bo zabłądziłem. Te papiery gdzie są? Chyba na dole niestety. Więc no. Che Guevara był idealistą, poświęcił się dla ludzi. Przepraszam, zginął walcząc, no odbił tą Kubę z rąk Batisty. A mimo wszystko organizował partyzantkę dalej.
więc no postrzegam go tutaj zupełnie już inaczej niż wcześniej. Kurna, nie wiem gdzie te dokumenty są. Byłem na górze, byłem na dole, no tutaj na pewno nie. Aha, no to chyba, że piwnica jeszcze pozostaje. Nie pamiętam tej misji, szczerze mówiąc. No ale no nie widzę innego rozwiązania. Więc no, Che Guevara jest na pewno symbolem rewolucji, bo naprawdę no, robił rzeczy niebywałe. To był człowiek z astmą, który miał po prostu też problemy podczas tych walk. No, a był zawsze przykładem dla wszystkich i walczył na całego, liczył się ze śmiercią. Więc jest to na pewno postać, którą warto, myślę, poznać. Tak po prostu dla informacji historycznych. No dobra. Aha, tu jest safe. Fundusze partyjne, no dobrze. To tak jak wspominałem, nie będę się tutaj bawił w adrenalinę. Adrenalina jest dla cieniasów i dla tych, co się im spieszy. Więc spoko loko, nie przeciążyło mnie też, mamy dwie walizeczki. No i co? Uciekamy. Kurna, gdzie? Zainwestowałem już w ciężki pancerz, więc będzie o ciupinkę łatwiej. Potraktujcie to jako to, że jestem trochę rozkojarzony podczas gadania. No i że muszę mieć jakieś tutaj wsparcie. Właśnie w postaci ciężkiego pancerza. Okej, idziemy na górę. Dostałem niestety w szkitę. No widzę, mafia tutaj zadziera ze wszystkimi. Jeszcze tylko czekać, aż będę musiał dokopać tym Indianom. A myślę, że mogłoby to być możliwe. Dobra. Teraz możemy już uciekać. Nie będę sobie już psuł stosunków. Chodziło o to tylko, żeby drogę sobie oczyścić. Są jeszcze tamci partyzanci, ale widzę, że... O kurna! Obczajcie, co zrobiłem. Zupełnie przez pomyłkę. Podczas wsiadania do auta jeszcze celownik był odpalony. No. Mamy fajną ciekawostkę. Szkoda, że nie udało mi się jednej z tych ciekawostek zrobić, którą mi ktoś kiedyś podesłał. Ona jest oczywiście potrzebna, Boże, co ja mówię, człowieku. Jest ciekawa, że oczywiście, kiedy wyskoczymy z jakiegoś samolotu, helikoptera, no i będziemy lądowali na jakimś aucie i szybko naciśniemy klawisz wsiadania, no to wsiądziemy do tego auta, nic się nie stanie. No ja już po prostu widzę takiego Matrixa. Spadamy, chwytamy się za drzwi. Drzwi są wykonane jak dla Batmana, więc się nie wyrywają. No i wbijamy po prostu i sayonara. Dobra, ja już po prostu jak wróżbita Maci widzę, że ten odcinek będzie trwał 100 godzin. No ale dobra, trudno. Dla mnie to jest w sumie pasja, że mogę jakimiś tam informacjami się podzielić, no i w międzyczasie możemy sobie pograć w zajebistego FPS-a. A tymczasem wracamy do bazy. Oj, szkoda, że nie nagrywałem jak byłem jeszcze w aucie, ponieważ jak wysiadałem z samochodu, to jeszcze celownik się sam odpalił. Więc ciekawa sprawa. W komentarzach wyczytałem też taką rzecz, że już pozostało mało zleceniodawców, więc niedługo prawdopodobnie seria misje poboczne by się kończyła. No nie wiem, myślę, że jeszcze ich trochę jest. No mamy wioskę Salvatore, wioskę Czarnego Szamana. Jak tam ktoś wspomniał, była chyba baza RND25 do zrobienia. Nie wiem, czy w GWP13 byłem, nie pamiętam. Są jeszcze tacy mali zleceniodawcy typu Katran czy Salty. No i myślę, że ktoś mógłby się jeszcze znaleźć. No to też nie muszą być jacyś wielcy zleceniodawcy, mogą być jacyś tacy misja 2 nawet. No zobaczymy, no na pewno chciałbym kiedyś tego moda nagrać, którego kiedyś sobie zainstalowałem, którego stworzył fan. Chyba jeden z niewielu modów. No ale niestety nie działało mi to poprawnie, jakoś dialogi chyba mu się nie pisały. Więc no, jak mam robić na siłę gniota takiego, to wolę poczekać. Może jeszcze kiedyś się w to zabawię, zobaczymy. Oto fundusze partyjne, Don. Nie wydaje mi się, żeby ta kradzież była mądrym posunięciem. Partyzanci szybko o tym nie zapomną. Na to gruby Don. Wow, Myers, tym razem naprawdę mnie zaskoczyłeś. Nie spodziewałem się, że ujrzę cię jeszcze żywego. To był dobry pomysł, żeby cię nająć. Oto twoja działka pieniędzy partyzantów. Ja chcę jedną walizeczkę. Mamy dwie, więc jedna dla mnie, mordo. 4,5 koła, super. Chętnie podjąłbym się teraz jakiejś prostszej roboty, Don. Czegoś na świeżym powietrzu.
Majer chce, żebyś się włamał do więzienia i wydostał mojego starego przyjaciela. Zatrzymali go za coś małego, ale jak przejrzą jego kartotekę, znajdą trochę większych spraw. Wtedy przyniosą go do centralnego więzienia w stolicy i nie będzie takiej siły po tej stronie Rio Grande, która potrafiłaby go wydostać. Nie wiem, gdzie go przesłuchują za dnia, ale noce spędza w swojej celi. Tam też będzie. Jak po niego przyjdziesz. Dasz radę to zrobić? Ja tak się zamyśliłem, bo przestałem gadać głosem Don Carlosa. Takiego zbira typowego. Nie będę na przykład tak gadał, bo mnie gardło będzie bolało. Jak tata Gimpera. On kiedyś coś takiego robił. Dobra, potrzebuję pieniędzy, dlatego wezmę to. Ale coś mi tu śmierdzi, Don. Każda robota w tym kraju trochę śmierdzi. Zacznij się do tego przyzwyczajać, Majes. Gość, którego masz odbić, nazywa się Gerardo Hernandez. Ale poznasz go i tak. No zapewne, ma to na czole napisane. Czy mury więzienne są wysokie, Don? I tak nie zdołasz się na nie wspiąć. Lepiej wejdź głównym wejściem. No jasne, najprościej. Wyciągnij nocą Gerarda z paki. Nocą, znowu muszę przespać się. Patrzcie, no tak kończy się współpraca z mafią. Mało kto mnie lubi. Przypuszczam, żeby było gorzej, gdybym miał neutralne stosunki. Okej, no. Przydałoby się gdzieś przekimać. To może pojadę do Pueblo Faro, odrzemnę się trochę, no i widzimy się w więzieniu. Czujecie to? Ogarnęła was cisza i spokój? To dobrze. Wyciszcie się na chwilę, ponieważ zaraz rozpocznie się tutaj wielka rozpierducha. Widzicie tego gościa na górze? On nie wie, że czai się tutaj Strux. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się Strux! Czy to ptak, czy to samolot? Nie kurwa, to Saul Myres! Przybył po raz milionowy wyzwolić więzienie. Bardzo dobrze. Tak się właśnie wita z rządowcami. Przetransportowałem się właśnie do Kicia. Kici. No i musimy tutaj wyzwolić niejakiego Gerardo Hernandeza, którego skądś kojarzę. Mury rzeczywiście jak w Buchenwaldzie, nie idzie się przedostać, więc gruby Carlos miał rację. No i dobra, no po raz który ja już wyzwalam to więzienie. Więc no tutaj większego pierdolamento nie będzie. To jest bardzo prosta sprawa. Dostać się tutaj do celi. Jedyne czego potrzebujemy to zdobyć klucz, co właśnie zrobiłem. No i oczywiście oczyścić teren. Chyba nie udało mi się gościa wtedy załatwić, ale nieważne, chodziło o klimat, o wprowadzenie. Okej, no i ja zaczynam zawsze od oczyszczenia tutaj terenu. Dobrze, że celownik chociaż jest optyczny, celny. Mogę zdjąć faktycznie tych gości, których chcę. Jeszcze czasem jest tutaj od razu ten typek, ale tym razem go nie widzę. Ale jakby nie ma problemu, możemy się do niego dostać później. Bo prędzej czy później wejdzie nam w paradę. No piachu. Ups. Dobra, robię save'a. Poleciał wybuchowy dzbanek. Jest gruba ze shotgunem. Ups. Przepraszam, panie Kiblu. Taki nie był cel. Nie chciałem oczywiście narobić kłopotów. Do piachu, matko jebco. Jezus. Co mi tak napierdziela przed domem? Przecież Sylwester już był. Czekajcie, muszę z ciekawości sprawdzić. A nie, jeszcze dobra, zajebię tylko gościa. Nie, jednak nie ma, to czekajcie. Dobra, już jestem, na szczęście nic się nie dzieje. Myślałem, że ktoś mi auto rozwala. Jakiś wściekły psychopata. A to by było jak nadepnąć wściekłemu Hulkowi na stopę. Tym bardziej, że jestem teraz przesiąknięty grą. I bym chyba gościa poszedł rozstrzelał. Nie mam w sumie czym, ale... ale bym rozstrzelał. Nie, no dobra, mam wiatrówkę, ale taki zły to ja nie jestem. Mam też moc, miecz świetlny. Kurde. Panie policjancie, nie tak ostro. O nie! Jezus. No nie mam po prostu swobody, powiem wam szczerze. Nie mam swobody. Nie to, że się tłumaczę, ale...
Jestem pochylony cały czas nad mikro. I kurde, nie widzę klawiatury, mimo że znam ją na pamięć. No to jednak potrzebuję jakiegoś większego dostępu. No, ci grubi shotgunniarze to są niemożliwi, powiem wam szczerze. Bo teraz musiałem się na chwilę pochylić i nie mam kontroli nad bohaterem. I też do piachu. No jestem ranny w opór. No jeszcze powinien tutaj być jeden. Dobra. Teraz pytanie za miliard punktów. Gdzie jest pan Gerard Hernandez? Wydaje się, że nie ma go tutaj, więc jest albo na dole, albo na górze. Bardzo fajnie. Grubi shotgunniarze są po prostu nie do zajebania. Ale nie szkodzi. Więc co, dół? Nie ma. I... nie ma. Jest noc. Więc pozostaje nam tylko poeksplorować górę. I to w sumie jest spoko sprawa, bo rzadko coś tam na górze trzeba działać. Dobra, będzie długi odcinek, bo Don Carlos ma troszeczkę tych misji. Pamiętam, kiedyś się na nim zaciąłem, jak jeszcze nie ogarniałem zupełnie gry. On miał misję z motorówką, a ja nie miałem szkoły zrobionej. W sensie u Augusto. O jest. Mówię, trzeba po pączki zapindalać chyba. No, w związku z czym nie mogłem tej misji dla niego wykonać. Dobra, jest więzień. Coś powiesz? Mogę zagrać z tobą w trzy karty o twoje życie. Śmieci, już chyba nie będziesz taki wygadany. Dobra, jest sala tortur. Tu nie. Więc pewnie tutaj. Więzień. Z Azkabanu. Drugi więzień. Więzień. I w miejscu, kurde. Co jest? Gdzie jest pan Hernandez? Spoko, zaraz go ogarniemy. Ojeciu. Mam nadzieję, że zaraz mi coś na mordę nie wyskoczy. Tego bym bardzo nie chciał. Postarałem się, aby więzienie było w miarę swobodne teraz. No to zaraz wracam. Dobra, już jestem. Nie musiałem długo szukać. Koleś był tutaj, na parterze. Wcale nie musiałem iść na górę ani na dół. Ty jesteś Hernandez? Tak, jestem Hernandez. Zgadza się. Ale czego ty kur... czego ty, Ulika, chcesz? Pracuję dla Don Carlosa. Przysłał mnie, żebym cię stąd wyciągnął. Ty dla Don Carlosa? Nie wyglądasz jak człowiek Don Carlosa, amigo. Wyglądasz jak jakiś cholerny żołnierz ze SWAT. A to dzięki, to niezły komplement. Uspokój się, Hernandez. Jestem za SWAT i naprawdę pracuję dla Don Carlosa. Nie wiem, co mam mu powiedzieć. Dobra, jak mam ci udowodnić, że pracuję dla Don Carlosa? Sam coś wymyśl. Dobra, chyba ten dialog. Coś mi się kojarzy, że pasuje. A kto inny chciałby cię stąd wyciągnąć, jak nie Carlos? Masz rację, gringo. Nikt inny nie mógłby cię przysłać. Wynośmy się stąd do cholery. No i sprawa załatwiona. Nie masz kolegów, mordo. Tylko Carlos mógłby chcieć cię wyciągnąć. Chcieć wyciągnąć z mamra. No dobra, no to dziadek w sombrero będzie za nami już tutaj, prawda, podążał. Zapraszam, panie Hernandezie. Przetransportuję cię. Jakie puste więzienie. A to ciekawe, dlaczego? Leżysz jeszcze tutaj? Leży. Jak po imprezie, leży sobie na stole. Chodź, mordo, chodź. Dobra, rozumiem.
drzwi to przecież wielki przeciwnik tutaj ludzi. No i misja wykonana. Lakabum, gotowe. Wracamy do Don Carlosa. Myślałem, że to moje auto. Już się zesrałem. Mamy różowy krajobraz, jest spoko. Mamy trawę w podłodze. Jest Don Carlos. Dostałem twojego człowieka, Carlos się przy okazji okazał się niezłym świrem. Tak wcześniej był niezłym psycholem. A czego byś się spodziewał po gościu z takim nazwiskiem? Dobra, weź kasę. Kwota na pewno ci się spodoba. O co ci chodzi? Hernandez to jeszcze zwykłe hiszpańskie nazwisko. Jakbym miał nazwisko Puta, to bym się zdziwił trochę. A znam osobę o takim nazwisku. Jak nie wiecie, co to znaczy Puta, to wpiszcie sobie w tłumaczu. To się dowiecie. Może teraz dałbyś mi coś prostszego, Don? Tak, Myers, mam robotę, z którą nawet dziecko by sobie poradziło. To po prostu mała operacja karna. Indianie nie są zadowoleni z warunków pracy na moich plantacjach i zaczęli strajkować. Musisz udać się do wioski, zestrzelić prowodyrów. Bułka z masłem. Czyli jednak będziemy wchodzić w drogę Indianom. Zadzieramy ze wszystkimi po całości. Dobra, Don, jeśli chcesz masakrę, będziesz miał masakrę. Liczy się tylko, żeby im dobrze płacisz. Dalej, Myers, nie miej litości dla tych małp. Dobrze ci zapłacę. Okej, Don, te dzikusy narobią w gacie, kiedy się tylko za nich zabiorę. Rusz się, w przeciwnym razie pomrą ze starości zamiast od twoich kul, a ja potrzebuję masakry i to naprawdę ostrej. Good. Wykonaj pokazową egzekucję leniwych Indian. Lecimy do wioski Salvatore zrobić rzeź. Dzień doberek, jak ja w wiosce Salvatore Leone już jestem. Tak, Salvatore Leone powiedziane celowo, jakby co. No i tutaj musimy jakby zapoznać Tarzanów z tym, że ów ich dupie jest całkiem spoko opcją. Więc w sumie możemy już zaczynać. W tle dla klimatu powinna lecieć animasakra Józefa Jakuba Orlińskiego, adekwatna tytułem do zaistniałej w sumie sytuacji. Lecimy z tematem. Jeżeli któryś będzie chciał mnie tutaj obrzucać dzidą, to dostanie kuleczkę. Póki co nikt mi się nie pcha w ramiona. Adam w ogóle wywalony, pracuje sobie dalej. Okej, widzę, koleś jest w ruchu. Nie chorzów, tylko sobie po prostu biega. Zapindala. Siema. Hej, siema, siema. Nie rzucaj mi w grabę. Okej, ten dalej ora pole. Tam się widzę, jacyś zacieli. No ale to dobrze. Mam ich jakby na celowniku, na widelcu, jak to się mówi. Już, koniec biegania w ścianę. Tu się chyba ktoś schował w polu marychy. Niejaki wojownik z Salvatory. No niestety, na ciebie również wskazało. Bardzo mi przykro, aż dym poleciał. Okej. Nic mi się na szczęście tutaj złego nie stało. No bo jak sami wiecie, Indianie nie są poważnym zagrożeniem. Tymi dzidami to oni za dużo nam zrobić nie mogą. I jest to żaden problem dla mafijnego oprycha. No to co? Wracamy do Łysego. Ależ piękna pogoda w BP. Ja też jestem trochę na baterie słoneczne, jak jest słońce nawet w grze. To troszeczkę weselej się człowiekowi robi, a chyba każdy jest taki na słońce dobrze nastawiony. Oczywiście endorfiny i te sprawy. Gra w ogóle rozkochała mnie w Ameryce Łacińskiej, więc naprawdę ta gra mnie do bardzo wielu rzeczy przekonała, zainspirowała, zaciekawiła. Ja aż mam ochotę pojechać sobie właśnie do Ameryki Południowej gdzieś, do takiej Boliwii na przykład, czy na Kubę. Może kiedyś się to spełni, nie wiem, zobaczymy. Okej, Don Carlos, Indianie będą już więcej psuć ci zbiorów. Pobiegną raźno do pracy na plantacjach, jakby im ktoś strzelił w dupę. Tak to się właśnie robi, gringo. Zawracają mi gitarę. Nie pierwszy raz muszę ich pomachać. Muszę im pomachać z pluwą. Jezus, jak ja czytam! Którą opcję wybrać? Jest jeszcze jakaś robota, Don Carlosie? To malutka robota, Myers. Musisz ukraść motorówkę z przystani partyzantów i dostarczyć ją mojemu człowiekowi. Będzie czekał u stóp gór. Nic trudnego. Wchodzisz w to? Spoko, Don. Połowa moich przyjaciół nazywa mnie Wilkiem Morskim. Watch out, or half your friends will start calling you the stiff, dead duck, or daisy pusher.
or something like that. Chłe. W końcu przemówił. Nie masz może zapasowego wyposażenia do nurkowania, Don? Nie, nie ma żadnego sprzętu dla nurków, gringo. I to właśnie ciekawe, bo te dialogi są nagrane, to nie jest tak, że one nie są nagrane. To jest jakiś błąd, który nieposłuch nie odtwarza. Dziwne. Wycieczka po Amazonii, ukradnij łódź Katrana i przewieź ją do Herberta. Okej. Wchodzimy tutaj w paradę partyzantom. No dobra, czyli muszę znowu się widzę zabić. Taka jest konieczność. Konieczność, więc widzimy się zaraz na miejscu. No dobra, oto jest i baza Katrana. Przybyłem sobie na miejsce, fajny teren. O, co to za strzelanie do mnie? Dobra, poczekajcie, zrobię sobie save, bo może mi się kiedyś... odruchowo wchodzę w opcję. Może mi się kiedyś przyda. Do jakiejś tam misji czy coś. Matko, co on do mnie powiedział? Nie, no patrzcie, strzelają do mnie od razu. No dobra, no to jak się nie lubimy, to się nie lubimy. Patrzcie, wezmę sobie zakładnika. Ten strategicznie od wschodu atakuje. Batafianie. Ludzie mówią, że komandant Raul szuka ludzi, więc poszukaj naszych portów na wschodnim brzegu. Ale chyba niepotrzebnie zrobiłem tego save'a, ponieważ... Nie wiem, czy to nie jest jakaś tymczasowa baza, chociaż może nie, może nie. Może się mylę. No nieważne. Ważne, że łódka jest tutaj. Kurna, nie strzelać. Możemy sobie płynąć. Nie będę chyba robił cięcia, gdyż widzę, że... ten niejaki Herbert jest całkiem blisko. I fajna słoneczna pogoda jest, możemy się trochę nacieszyć pięknotą tej gry. Kocham tą grę po prostu w opór. Save, żeby mnie gdzieś tam nie wypieprzyło w tekstury. Dobra. I teraz jak? Aha, muszę chyba tu wpłynąć. Okej. Okay. Misja wykonana. Znowu ten celownik. No dobra, to wdrapujemy się tutaj na górę. Ale fajna lokacja. Przydałby ci się stół, ziomeczku. No patrzcie. Dobra, nie denerwuj się, mordo. Dostać łódź we wskazane miejsce. Ciekawe gdzie. No to już jest troszeczkę dalej, więc za chwilkę do was oczywiście wracam. Oj, rządowi to źli ludzie są, cały czas mnie atakują. Na współkę z partyzantami, aczkolwiek więcej rządowych. Okej, okay, mamy Katrana. Znaczy Herberta. Ups. Miałem obawę, że mnie pod tekstury nie wywaliło, ale na szczęście się tak nie wydarzyło. Ten koleś chyba jetpackiem podróżuje. Nie, jestem panem życia i śmierci. Mogę ci to zaraz kurna udowodnić. Za takie odzywki, mordo. Dobra, daleko to czy niedaleko? Chyba nie. O, widzę jakiegoś Indianina. Może to jest ten Indianin, który zleca nam jakąś małą misję, bo u kolegi właśnie widziałem, że jest taki zleceniodawca na wysepce gdzieś, więc przypuszczam, że to on, chociaż głowy nie dam. No nic. Lecimy więc do kolejnego punktu. Cały czas im się widzę tutaj, zmieniają jakieś plany. Dobra, gdzie ja muszę tutaj podpłynąć? Lecimy do X-a, archiwum X. Czy teraz już może jaśnie panowi się spodoba? Doceni to, co robię? O matko. Coś białego już mi wyskoczyło, już zawał.
O, Luju! Matko, co ty chlejesz, ziomek? No dobra. Mam zatopić wszystkie łodzie wroga. Więc nie jest to taka króciutka misja, trzeba przyznać, tylko coś się dzieje. Ale jak trzeba, to trzeba, nie? Spoko, idę rozwalić te łodzie po raz drugi, bo Fraps coś tutaj odwala jakąś manianę i nie nagrał mi niektórych fragmentów. Głupia sprawa, ale co poradzić? Będę musiał teraz chyba obserwować cały czas licznik FPS-ów. Podmisja wykonana. Tak jak mówiłem, to co mi wycięło, więc powtórzę. Nie ma tutaj żadnej piechoty, która ochrania tych łodzi. Są to bezpańskie łodzie, tylko tyle, że rządowe. Więc jest to bliźniaczy fragment misji, jak wtedy w poprzednim odcinku, kiedy musiałem zniszczyć bezpańskie samochody agentów CIA. No cóż. Życie jak życie. Nie jest nowelą jak w klanie. Zapindalamy już do Herberta. Dostaniemy łódź na własność i już teraz będziemy mogli sobie spokojnie wrócić do Don Carlosa. Już nie będę robił cięcia, odcinek już chyba będzie godzinny. Bo nie umiem, znaczy nie to, że nie umiem, tylko tyle rzeczy jest czasami do pokazania. Że po prostu nie robię tych cięć aż tak dużo. Więc będę miał znowu dobę przetwarzania i wrzucania na YouTube'a. Wyskakuj kurna z hajsu, motherfuckersie. No aż za nie mówił z wrażenia. Powiedz Don Carlosowi o ukończeniu misji. No dobra, dostaliśmy tą łódź na własność. Więc jako, że nie mam pojazdu, to nią właśnie będę musiał się przetransportować gdzieś tam pod bazę naszego wspólnego przyjaciela. Więc trochę mi to zajmie. Niewykluczone, że będę miał towarzystwo ze strony wrogów podróżujących tutaj łodziami. No ale to nieważne. Ciśniemy. Yo. Zrobiony, Don. Ale sprawa miała, jak się okazało, drugie dno. To chyba oznacza specjalną premię. Nie będę się kłócił, Myers. Ja sam się tego nie spodziewałem. Nie martw się, zapłacę ci odpowiednio. 4900 pesos, super. Do you have any more work for me, Don? Jarzysz, czy co, Myers? Partyzanci już plują na moją bazę. Moi ludzie ledwo się trzymają. Don Esteban mi pomógł, przesyłając ludzi, ale teraz jestem mu winien całą ciężarówkę STK-17. Wspomniałem gadać, jak on. Nie mogę się do niego przedostać, bo na drodze aż roi się od partyzantów. Musisz mu dowieść ciężarówkę, gringo. Nie wiem jak, ale nie przyjmuję odmowy. Jesteś moją ostatnią szansą. Wszystko w porządku, Don. Nie będzie problemów z przedostaniem się. Ruszaj w drogę, gringo. Wiem, że dasz radę. Nawet nie wiem, co mam zrobić, Don. Jest ich tam cała chmara. To zabij połowę i jedź dalej. Czy muszę ci wszystko wyjaśniać? Nie jesteś, jesteś przecież ze SWAT. No chyba ty. Dobra, ładunek priorytetowy. Doprowadź ciężarówkę STK-17 w bezpieczne miejsce w jednym kawałku. No dobra. Zróbmy jak nam każe, gdzie muszę ją przetransportować. Chyba do Nenstebana, nie? Nie, 1,7 km. No to prościzna. Pamiętam tą misję. Chyba nie będzie jakichś wielkich problemów. No, zobaczymy. Mam jakieś tam pojedyncze przebłyski, że gdzieś zaraz pojawią się właśnie rządowi i będą do nas napindalać. A no właśnie, już słyszę strzały. I oto oni. A nie, to partyzanci, co ja powiedziałem rządowi. Czyli mamy dymy tutaj. Ale widzę, że oni jakoś specjalnie się mną nie przejmują. Jestem tak jakby na drugim miejscu. Teraz dopiero się nam zainteresowali. Spoko. Dobre by było tutaj jeszcze dla misji spadające drzewo, żeby nam trochę utrudnić sprawę, aczkolwiek nie wiem, czy będzie miało to miejsce, raczej nie sądzę. Przedzieramy się tym szrotem i musimy tylko dojechać na stację benzynową. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnia misja dla Don Carlosa. Zaraz się zresztą przekonamy. Dobra, jak już jesteśmy na drodze, to jest ok.
Tutaj będę miał jakieś problemy. O, jest jakiś koleś. Dobra, gdzie ja tu muszę wjechać? Chyba tu w głąb. Okej, podmisja wykonana. Muszę się przekimać, ponieważ już mnie jakiś helikopter namierzył. No i teraz będzie spokój. Frederico tym razem. No ja myślę. Przecież nie chciałoby mi się teraz z nimi napindalać jeszcze. Zrobiłem najważniejszą robotę. Tum turum tum tum. A, muszę jeszcze się trochę podleczyć, żebym mógł zdrowo zapindalać. No i lecimy. No i faktycznie, panowie w strojach Realu Madryt faktycznie poradzili sobie z gwardią partyzantów. Nie musiałem angażować tutaj mojego Glocka. Spoko grzecz. Przebiłem się, Don Carlosie, i dostarczyłem twój towar do celu. Myers, znowu wyciągnąłeś mnie z tarapatów. Dobra, nie pożałuję ci forsy. Masz. To ci powinno na trochę wystarczyć. Dostałem całą masę hajsu, 5 koła, no i jeszcze bardzo dużo tutaj widzę jakichś ulepszaczy. No i już słynny tekst, który nam wskazuje, że to jest koniec naszej współpracy. I need to make a little more money. Nie potrzebuję już dłużej twoich usług, ale słyszałem, że Don Esteban może mieć jakieś zlecenie. No dobra, ale dla Don Estebana ja już popracowałem. Więc w ten sposób kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja osobiście fajnie sobie tutaj poszprycałem. Ponapindalałem do rządowych i partyzantów, i do Indian, i do CIA. I do wielu, wielu innych rzeczy. Bo współpraca z mafią jest właśnie taka, że mamy kosy ze wszystkimi, ale w zamian zarabiamy dużo hajsu. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie kolejny, no to zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Możecie napisać w komentarzu jakieś swoje uwagi, czy kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. A ja się z wami już żegnam, tak więc siemanko, do zobaczyska, do usłyszenia.